Dzień dobry. Parę newsów z placu boju. Otóż dziś rano dostałem maila z Kokenholm, tego producenta, co mamy jedną reparaturkę. Został przekierowany mój mail z zapytaniem o części do Intercarsu, który zajmuje się dystrybucją na Polskę od nich. I pod koniec czerwca, wszystko jest ustalone, pod koniec czerwca na główny magazyn przybędzie druga reparaturka lewa do Sabiny. Dalej nie mam niestety odpowiedzi mailowej z odbłotników. Dostałem informację, że nie za bardzo dobrze są spasowane i ciężko dobrać kolor, ale zobaczymy, co z tego będzie. Czy wysyłają, czy nie wysyłają. Jak nie wysyłają, no to będziemy musieli szukać metalowych, bo test jest wykonany z włókna szklanego. Odlew teoretycznie 1:1, tak jak powinno być. No zobaczymy. Drugi niecny plan jest taki, żeby po nie jechać, jeżeli ich nie wysyłają, ale zobaczymy, jak to będzie, czy dostanę odpowiedź mailową, czy nie. Wczoraj przez weekend też miałem czas, żeby poszukać różnych rzeczy, które mi brakuje w Sabinie. Tak jak na przykład mam dwie felgi oryginalne, na takich oryginalnych felgach Sabina była. Niestety dwie zostały zagubione, dwie ocalały. I tutaj już napisałem też maila do człowieka, który ma na aukcji te felgi, które wyglądają tak jak te, które mam. Z pytaniem o numer ET i numer fabryczny, bo to się musi zgadzać. Na innej aukcji znalazłem za śmieszne pieniądze jedną sztukę, ale to wtedy dalej by brakowało nam jednej sztuki, jednej felgi. A kompletu nie potrzebuję, bo przecież mam. Teoretycznie mam dwie. Teoretycznie mógłbym kupić cztery i z tych czterech, z tych sześciu w sumie, wybrać dwie najprostsze, dwie najładniejsze. No ale nie o to chodzi też, nie? Nie będę sobie zagracał piwnicy, którą i tak mam zagraconą już oponami i felgami, które tam leżą i po prostu czekają na swój czas. Zobaczymy, jak ten dalej dzień się potoczy. Liczę, że te maile, które wysyłają, te tony mail do różnych firm, które zajmują się dystrybucją, czy to zamienników, czy to rzeczy oryginalnych, czy odpiszą, nie? Bo to w mailach może zginąć. A póki co jeżdżę, załatwiam rzeczy te pracowe. A co, cóż, poniedziałek i korki. W tym przypadku w Otwocku. Pozdrawiamy Otwock. Także w telegraficznym skrócie informacja taka. Tylnia reparaturka. A, i taki news. Są tak zwane osłony. Osłony na tarcze hamulcowe. Już zapomniałem, jak to się profesjonalnie nazywa. Ale procent, znaczy ilość stali, jaka jest użyta w tej osłonie, którą i tak trzeba polakierować, bo przecież nie zostawimy koła i blachy, a zaraz tam zacznie rdzewieć, jest o wiele mniejszy niż przypuśćmy tej reparaturki całej tylniego nadkola, ale kosztuje ona więcej, bo gdyby ktoś się zapatrywał, no to coś takiego to jest rząd wydatku 250 zł. My tą drugą reparaturkę dostaniemy w takiej samej cenie, jak dostaliśmy w pierwszą, czyli za 180 zł. Więc czekamy. I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.